się bawicie? Genialnie, widać, że nawet najmłodsze osoby... Petarda! No, petarda! Nawet najmłodsi korzystają z wosku. Pozdrawiam, Zubin! I Krotoszyn! Powiedzcie, dlaczego w ogóle zdecydowaliście się tutaj przyjść dzisiaj? Dlaczego? Świetna akcja, genialna atmosfera, jak widać, i genialna muzyka. Przyjechaliśmy w ogóle ze Szczecina. Bawimy się od godziny 14. Nie jest zimno, jest wspaniale, jest niesamowita energia. No jest pięknie, naprawdę jest cudownie. Od zawsze wspieramy akcję. Zawsze byliśmy murem za Owsiakiem, no i w końcu chcieliśmy zobaczyć, jak ten cały finał tutaj w Warszawie u was wygląda. No i jak tutaj ten nasz finał w Warszawie u nas wygląda? Z rozmachem, pięknie jest! Rodzice od małego wpojali mi, żeby pomagać, a tata dodatkowo zapoznał mnie z tego typu muzyką. I jestem, łączę jedno z drugim. No i jak ci się podoba? Super, tylko zimno, paluszki odmrożone, 3 godziny tu stoję, więc... Poczekaj jeszcze na światełko do nieba, wtedy na pewno będzie gorąco. Tak jest, mam nadzieję. Najlepsze koncerty na świecie. Tak? Dlaczego? Najlepsze zespoły. Świetna zabawa, no. Generalnie, no można się wybawić na pewno. Każdy kiedyś będzie stary, każdy kiedyś będzie młody, a Boś pomaga, tak? Fenomenalnie się bawię, jak zwykle tutaj o tej porze roku. Okej. No i cóż, czekam na Woodstock. Czekam najpierw na światełko do nieba. A potem na Woodstock! Jest świetnie, przyjechałem z Płocka. W sumie to było tak na spontanie, w 2 godziny się tutaj znalazłem. Ja co roku tu jestem i zawsze tu będę wracać. Nie wyobrażasz sobie inaczej? No nie. Niesamowita atmosfera przypomina Woodstock. Przyszłam, bo pomagamy. Przyszłam, bo ich tata jest muzykiem i też pomaga. No i mam 2 dzieci i wiem, ile Owsiak robi dobrego. No przychodzimy co roku. Ale to jest tak, że dzieciaki szarpią, mama, chodź, pójdziemy zobaczyć światełko. Trochę mama, chodź, światełko i naklejki.
Powiedzcie, jak wam się podobało światełko. Bardzo! Bardzo fajne fajerwerki. Lepsze niż Sylwestra? Tak, chyba tak. Dlaczego zdecydowaliście przyjść dzisiaj pod Pałac Kultury i Nauki? Taką chyba tradycję nawet mamy, bo co roku przychodzimy tutaj. Bardzo mi się podobały, dawno takich nie widziałam ładnych. Chyba lepsze niż w zeszłym roku. Świetnie, rewelacja, jesteśmy rano po biegu charytatywnym, więc rewelacja. A światełko jak się podobało? O! Mazowieckim. Jak światełko się podobało? Oj, świetnie, rewelacja. Co tu mówić, jak co roku. Dlaczego tutaj w ogóle z nami jesteście? Jezu, kochamy Wielką Orkiestrę. Bywamy na Woodstocku, więc świetna, charytatywna impreza, więc wspieramy jak możemy. Serducho bije. Czyli niska temperatura w tym roku nie przeszkadza absolutnie. Zupełnie. Bieg był rewelacyjny. Biegło nas bardzo dużo. Było gorąco. Przepiękne. Bywam w ubiegłym roku, ale w tym roku jeszcze piękniej. Jak, tak? Tak. Cudowne. To było najpiękniejsze światełko do nieba, które pani widziała? Tak. Najpiękniejsze. W życiu nie widziałem czegoś takiego pięknego. Przyjechałem z małej miejscowości, więc u nas... A to proszę powiedzieć, z jakiej? Przyjechałem z Chrubiszowa. Aha. Więc to ponad 300 kilometrów. Ale specjalnie na światełko? Specjalnie na światełko. Przyjechałem w ubiegłym roku pierwszy raz, w tym roku drugi raz i dopóki Bozie da zdrówkę, to będę co roku przyjeżdżał. Przyjechałam do Warszawy i właśnie na orkiestrę po to, żeby podziękować za wszystko. Więc chciałam w Warszawie wyrzucić dużo pieniążków specjalnie na orkiestrę, podziękować za moją kochaną wnuczkę i w tym roku przyjechałam też podziękować za moją wnuczkę, ale jednocześnie chciałam, żeby dzięki Bogu dziecko jest zdrowe, ale chciałabym, żeby inne dzieci, które są chore, żeby... Te moje pieniążki wrzucone do puszki dały tym dzieciom zdrowie. Rewelacyjne, naprawdę miasto tętni życiem, a taka kulminacja właśnie nastąpiła o 20:30, byliśmy niebowzięci. Zastanawialiśmy się, czy można wejść na Pałac Kultury, ale chyba to jest niedozwolone, tam mielibyśmy jeszcze lepsze widoki. Co pana tutaj przyciąga pod Pałac Kultury i Nauki? No, przede wszystkim wspaniała inicjatywa tych ludzi, którzy to organizują i tyle lat kontynuują. Naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni za to, że oddolnie można coś takiego w naszym kraju zorganizować i co roku przyłączamy się do tej pięknej imprezy, inicjatywy. Naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo z tego zadowoleni. Jesteśmy dumni z tego, że możemy uczestniczyć w takim programie.